Klara Pioskowikówna Korczyńska, zwana Telą, urodziła się w 1919 roku. Zawsze aktywnie uczestniczyła w życiu miasta i jego mieszkańców. Uprawiała między nimi tenis stołowy w klubie Lechia 06, śpiewała w chórze Harmonia, reżyserowała przedstawienia w Domu Ludowym. Uwielbiała organizować zabawę innym, ale przede wszystkim uwielbiała ludzi, a szczególnie dzieci. Migawki z jej życia zostały utrwalone na fotografiach, a zdjęcia te trafiły właśnie na wystawę w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Na prezentowanych zdjęciach znajdują się postacie z rodziny Pioskowików, natomiast z tyłu, w tle tych zdjęć znajduje się architektura Mysłowic. Fotografie zostały powiększone, żeby można było dokładnie przyjrzeć się jej bohaterom oraz dawnym Mysłowicom. Wszystkie pochodzą z prywatnych albumów Teli. Wielokrotnie nad tymi albumami żeśmy siedziały, no i opowiadała, była niesamowitą gawędziarką. Naprawdę można było jej słuchać całymi godzinami. Mówiła bardzo barwnie i ciekawie. Po jej śmierci w 2000 roku albumy przejęła pani Iwona, która interesuje się genealogią swojej rodziny i są to dla niej bardzo drogie pamiątki. W jednej z mysłowickich grup historycznych na Facebooku pochwaliła się, że ma ciekawe archiwalne zdjęcia z naszego miasta. Temat podchwycił Bogusław Polak z Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego imienia Jakoba Lustiga, który wspólnie z Wojciechem Kubowiczem z Miejskiego Muzeum nakłonił panią Iwonę do organizacji wystawy i dokonał wyboru najciekawszych zdjęć. Chciałabym, żeby taka wystawa zachęciła innych mieszkańców tutaj, rodowitych głównie, bo oni mają jakieś pamiątki, żeby sobie poszukali, poszperali, żeby popytali. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają te czasy. Wystawę można oglądać w galerii M2 MOKU przy Grunwaldzkiej do końca lipca.